Głośność do... Hejo, hejo. Tu masz kotleciki, tu masz cebulkę, bosuś, kiełbasę białą. Z grilla. Grillową, cienką z grubą. Zatrzymaj teraz. Dobra. Pauza, przycisk. Pauza, przycisk. Głośność, powiadomienie. Hejo, hejo, kochani, witajcie serdecznie na moim kanale. Redaktor Grecyk z tej strony. Moi drodzy, no dzisiaj jest drugi dzień moich urodzin, więc jemy, pijemy, bawimy się, więc jest mega, mega. Jestem w pubie, tak, żebyście wiedzieli. Tak przy piątku się bawię, bo tu rozkręcamy, więc pewne rzeczy dla pewnej osoby, ale to wszystko w swoim czasie. Na razie niespodzianka, ale ja wam teraz kogoś przedstawię, zanim jeszcze wam pokażę jedzonko, też wam muszę pokazać wam kogoś, pewnego słodziaka, koniecznie, moi drodzy, koniecznie. Także jak coś, to słuchajcie, tak się bawimy w Warszawce. O, tutaj, tu mam leżaczek. W jakim jest kolorze? Taki niebieski, taki kitny. A gdzie jest taki najładniejszy, taki czerwony, różowy? Różowy nie ma. Nie ma, to był ostatnio chyba. Dzisiaj nie ma. Nie ma. Dzisiaj nie ma, to dzisiaj sobie leżakuję. W końcu mam dopiero 2 latka. Mogę leżakować, czy nie mogę leżakować? No mogę chyba, prawda? A tu mam jeszcze towarzystwo, tylko muszę... O, jest tutaj, jest! Jest! Zobaczcie, jaki słodziak! Ma na imię Charlie. A skąd to imię wzięło? A nie wiem, tak po prostu. Tak? Jakiś młodziutki, ja go masuję, żeby nie było. To? Charlie ma żółty ogon. O. A, to weź mi telefon, pokażesz go całego. O. Charlie, chodź. Mogę wziąć do rączki, czy nie się... Możesz, tak. Chodź tutaj. Chodź. Nie, nie chcę. Ten zna siłę. Dobra. Ogonek ma cudowny. Cudowny ma ogonek. Trzymaj Damian. Dziękuję. Także Charlie tu tylko siedzi i czeka albo na jedzonko, albo czeka właśnie na masaże, więc spa, grillowanie z Charlie jest po prostu the best. Nie widzę inaczej, kochani, no nie widzę inaczej. Pauza, 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 przycisk. Głośność powie... A tu, kochani, zamiast torta kupiłem takie właśnie ciasto. Kupiłem 2 takie ciasta, właśnie takie fajne, z owocami, żeby prostować więcej klientów. Plus tego, do tego jeszcze będzie po... Po małym szocicu szampana, tak. Więc w ten sposób jest już godzina mniej więcej. Teraz wam powiem. Myślnikmobile.pl 19:42. No właśnie. Przy okazji reklama niechcący dla T-Mobile. No cóż, taka sytuacja. Tak, życie jest piękne, moi drodzy. Naprawdę. I właśnie to jest najpiękniejsze. To jest najpiękniejsze właśnie, że stwarzać takie fajne miejsce, flow, klimatyczne, zmysłowe, z karaokiem, tak? Z grillem, dyskoteką, piątki, soboty. I to jest mega, mega. A ja wracam sobie na leżaczek. No cóż. Mogę poleżakować, czy nie mogę? Damian, kieruj na twarz, bo nie widać cię.
lewi. A. Widać wszystko inne, tylko nie ciebie. O, a. Teraz lepiej trochę. Tak, teraz lepiej. Trochę to, musisz bardziej ta. Przekręcać na siebie. Aha. O, teraz ta, ta moja twarz jest tak, tak piękna, że lepiej wszystko dookoła oglądać. No cóż, taka sytuacja. A cipka złota. Pauza, przycisk. Pauza, przycisk. Przed wami siedzi. Głośność, powiadomienie. Zero. Bubu i rozpieszcza Charlie'ego. Co on? On uwielbia być tak? Ale taki dziwek ma jak jamnik, rzeczywiście. No. Wygląd jamnika. On tak straszy, że on gryzie, ale nie gryzie. Wiem. Podobnie jak Majka, nie? Się z psami bawi, też jakby się gryzły. Nie wiadomo jak. A pokażę wam mój ulubiony kubek w tym pubie i chyba go zabiorę. Czyżby Monia? Co? No kto? Serdecznie. Nie Monia. No nie poznajesz. Adriana. Ty bydle. A niespodzianka! Ada! Gdzie tu robisz? Ja z koleżanką jestem umówiona, tak, super. Że się nie podniecaj. No, a dobra, już. Ale czekaj. Proszę. Jest jakaś niespodzianka, Adusiu. Mam ci drugą rodzinkę, na robię film. Film ale robię. Ale akurat filmujesz, to? Tak, to jest taka niespodzianka. Jezu, Adusia. Nasza kocha na filmie. Super. Nie ma, dałem Moni znać, nie? Ale niespodzianki. Super. A teraz muszę przejść sobie z drugiej strony, bo miałam wam pokazać kubek. Zamiast, z drugiej strony filmu. Ja sobie poradzę. Tak. Teraz. Gdzie chcesz dać? Do mego leżaka, bo ci nie będę przeszkadzał, kochana, bo masz koleżankę, jesteś tu sobie, posiedźcie, pogadać. Tak, ją poznałeś też, Joasia. Tak, ale po prostu Joasia w takim razie, nie przeszkadzam wam, tak? Także... No, Joasia ma na imię, tak? Czeka obok. Dobrze, to za chwilkę, dobra, w takim razie. Jeszcze... Najlepsza psiła, wiesz? Jest przekochana po prostu. No, a jeszcze wam miałam pokazać. Mój... Znaczy nie mój tym razem, ale ktoś sobie pożyczył. Ha, w takich kubkach się pija. A z reguły tutaj herbatkę. O, właśnie, żeby nie było. Dziękuję ci, Kubusiu, serdecznie. O, no. Postawię już. A, same niespodzianki dzisiaj, dobra. Robimy pauzę na razie. Pauza, przycisk. Piękne, nie widzę inaczej. Pauza, przycisk. Pauza, no przycisk. I miałem je odkubać. Głośność, powiadomienie, 0%. O Boże, kochany, ktoś już mi tu chyba towarzyszy. Nie, jeszcze nie. Tylko widelec. Co? Ty tylko widelec chcesz? Widelec, co? Poproszę, tak, poproszę cię bardzo, dziękuję. Czekajcie, muszę spróbować. Dobra, jeszcze sfilmuję. Naprawdę spyszne, tylko że ja się odchudzam, naprawdę. Ja już na sam zapach to jest, przenosi się w powietrzu, w ogóle to jest dzisiaj taki, można powiedzieć, że wachlarz zapachów, że ja już jestem cały po prostu syty, nie? O kurczę, już sobie wybudziłem paluszka. Tu mam sztuczce. Muszę sobie zapożyczyć, co muszę... Czekajcie chwilkę. Niestety. Serwetkę. Dobra. No i będę jadł, także naraz. Czekajcie, co się wydarzy dalej? Nie wiem, szybciej wy się dowiecie niż ja. Ostatnie, pauza, przycisk. Pauza, przycisk. Głośność, powiadomienie, zero. Moje śliczne, dusze, wreszcie spotkałem. Nasza laska, sexy laska nasza. No, ludzie zachwalają jedzenie, bo rzeczywiście wyszło rewelacja, także DJ Crazy to mi pysznie gotuje. Ach. Jest dzisiejszy dzień bajka. Takie właśnie rzeczy powiadam, jak wszyscy są szczęśliwi, zadowoleni, jak wszyscy tacy rozpływają się pod każdym względem. Ostatnie, przycisk. Pauza, przycisk. Pauza, przycisk. Ach. Głośność, powiadomienie, 0%. Słychać. Jeszcze wam coś pokażę. Coś.
Czekaj, gdzie my to mamy? Ojej, ojej, tak prosto z dzioba? Prosto z duszy. Z głębi duszy. Otargany. Magda, tą karafeczkę poprosi. Karafeczka jest tutaj, mój drogi panie. I co w niej, tu moje drogie panie, nie upuść, bo tu proponują? Co w niej jest ciekawego? Tutaj ja będę nagrywała, a ty mów. Ja? Tylko błagam nie upuść, bo jest jeszcze pełna. I co? Proszę. Tak sobie radzi niewidomy. Proszę bardzo, mógłbym być kelnerem? Oddaję prawie że. Tancerz. To jest wino z czarnej porzeczki. Tak. Półwytrawne. Winko tak. Półwytrawne i chyba to... ono pochodzi z Mołdawii, z Czechosłowacji. Nie wiem, z Mołdawii chyba. Nie jestem pewna. Jesteśmy w plenerze kawiarni Marymont. Tak. Właściwie pijalni. Jest to takie zagłębie pijackie, jak ja to nazywam. Knajpa koło knajpy. Oprócz tego są sklepy rzemieślnicze. Tak. Tak. I to miejsce jest najlepsze z nich wszystkich. Nazywa się Kolektyw Piwny. O, z beczki do buteleczki. Proszę. Nie widzę inaczej. Także dziękuję pani bardzo. Proszę bardzo. Nie przeszkadzam. Momencik. Dobrze, dziękuję. Bo we mnie się otworzyła artystyczna dusza. Nacieszcie się sobą, bo ty masz. Mam, no, czasami w tych postach na Facebooku, tak? Tak, w moich postach na Facebooku. Tak. Tam jest tylko o wodzie, o życiu, o starości, o kwiatkach, które byś chciała sadzić i kwiatki, które byś chciała sadzić i rozdawać wszystkim smutnym ludziom, prawda? Tak, czytałeś? Widziałam. Tak, czytałem. Ja wszystko widzę kątem uszu. Piękny wiersz, który został napisany. Możesz go powiedzieć? Nie mam właśnie takich zdolności oratorskich. Nie pamiętam. Wiem, że tylko zostawiasz sobie jednego kwiata na gorsze chwile, prawda? Na gorszy moment. Tak, to jest takie życzenie dla wszystkich. Tak. Dla siebie i dla wszystkich, bo nigdy nie wolno zapominać o samym sobie. Tak, no tak i właśnie, dokładnie. Właśnie. Za to cię uwielbiam. Lubisz mnie? Nawet to. Uwielbiasz mnie? Nawet cię uwielbiam. Właśnie, cholera. Jak tylko mogę, to cię podgląduję cały czas. Mówię, tak, podglądasz mnie. Ach, ta moja Ada. Ach, ta twoja ona Ada. A wiesz, że Kolektyw Piwny jest naprzeciwko studia fryzjerskiego, zrobimy małą reklamę. I pani, która jest właścicielką, ma na imię Adriana. Też? Ale skróciła sobie nazwę i salon się nazywa Studio Fryzjer Ada. No czyli proszę. Praktycznie jestem w dobrym miejscu dla siebie i dla wszystkich. Tak, nie tylko, bo też tu z nami siedzi Kubuś, który jest fryzjerem i też przedłuża włosy między innymi. Który to jest Kubuś? Kubuś ten, co jest z pieskiem. Czarny. Z pieskiem. Tak. Londyn w okularach. Tak. Pytaj się, a pan ma pieski, czy pan nie, czy pan bez pieska? Było jak pan z pieskiem, to Kubuś. Było bardzo smaczne jedzenie przygotowane przez Tomka. Tak. Było, tak, a Jasia mówi, że było. Już nie ma. Bardzo ładny hamburgerek. Smaczne i było. I jakiś deserek nam zaserwowali na kruchym cieście chyba. Ciasteczko, tak, no symboliczne. I właściwie tak, można byłoby powiedzieć od Crazy tak. Blind, dziękujemy bardzo za uwagę. Tak. Panu a kto dziękuję? Damian i Adriana. Adriana, tak. I jeszcze sympatyczna Asia. I sympatyczna Asia. Tak, także... Która nie lubi się filmować, fotografować. Ma prawo. Ma prawo w wolnym kraju mieszkania. Na co dzień się filmuje, więc mam już tego dosyć. Trzymajcie się wszyscy, papa. Ostatnie, przycisk. Pozbawiam wszystkich bosmanów dwukrotne świata. Dotknięcie, aby dwukrotne dotknięcie, aby aktywować dwukrotne dotknięcie. Dziękuję. Zatrzymaj nagry. Pauza, przycisk. Pauza, przycisk. Pauza, przycisk. Pauza, przycisk. To jest dla głośność powiadomienie, dla 0%. Dla kogo to jest, Tomaszu? Co? Kochani, zaglądamy ponownie do talerza, barmana talerza zaglądamy, żeby nie było, kochani. No co, redaktor Krecik wszędzie zajrzy, no to pokaż. Pokaż. To jest dla roweru, nie? No pokaż, Tomku. Tylko, że po prostu... Możesz pokazać? Nie lepiej wam tu stolik jakiś dać? Nie. To jest tu? To jest to? Tak. O, tak. Takie dają barmany w Warszawie, kochani. Tak się powodzi. Dajcie spokój. Ach, w Żabce by taki byście nie jedli ani w Biedronce. Pozdrawiamy. Idź jeść. Pauza, przycisk. Głośność powiadom. No i kochani, na tym kończę na razie filmowanie. W takim razie gorąco was pozdrawiam. Miejmy nadzieję, że za rok będą
też jakieś fajne urodziny, może jeszcze fajniejsze, może z większą pompą, może tak, bo to są bardzo fajne. No do tego miła niespodzianka w postaci Adriany, której nie widziałem już parę miesięcy, przynajmniej 7 od listopada, czy może od października, no więc 8 będzie, nie? No, to jeszcze raz miłego dnia, lajki mile widziane, subskrypcja nie zapomnijcie, proszę Was, no i jakieś zaś komentarze miłe, te są mile widziane, no, żeby nie było. No to pa, 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 kochani. O, jeszcze mam słoneczko, widno, no w końcu lato, 6 czerwiec. A, tylko Wam dopowiem jeszcze, że dlaczego wczoraj i dzisiaj mówię, że są urodziny, bo wczoraj tak naprawdę dwa lata temu Tomek mi założył kanał, a 6 właśnie wsadziliśmy pierwszy film. Teraz nie wiem, czy redaktor Krecik w Klinicy Morskiej, czy Krecik w Klinicy Morskiej, na pewno jest też Krecik w Lesie, to też jest w Klinicy Morskiej, więc i tak się właśnie zaczęło. 14 maja 2000 roku, 20 zacząłem nagrywać pierwszy film, będąc w Klinicy Morskiej z jednym z przyjaciół. No, także pozdrawiam serdecznie i kochani, pa! Polecamy, zapraszamy. Reggae muzyka będzie, jazz, blues, no i dokładnie do wyboru, także... Także tyle. Pa! I Monia przyszła, kochana. No. Także tak. Zatrzymaj nagrywanie.